Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym pokazać wzór, który w tej chwili jest bardzo popularny, tak zwaną łuskę krokodyla. Jest to wzór dosyć trudny, ale pokażę powoli, jak można taki wzór zrobić. Szydełko numer 4 i włóczka takiej grubości. Robimy łańcuszek. Jedno oczko. Oczywiście łańcuszek robię na kilkanaście oczek, nie licząc ilejki. Jest, jeżeli nam kilka zostanie z brzegu, to się nic nie dzieje. Chodzi o to, żeby dokładnie pokazać, jak wygląda ta łuska krokodyla. Jest to wzór wspaniały, bardzo ciekawy. Możemy robić różne rzeczy. Czapki, szaliki oraz różne akcesoria dla dzieciaków. Może już wystarczy. To jest łańcuszek. Oczywiście nie tłumaczę, jak się łańcuszek robi, bo to jest... Musimy się odnieść do kursu podstawowego szydełkowania. Robimy teraz słupek. 1, 2, 3. W tym samym nawijamy i w tym samym miejscu, co zrobiliśmy pierwszy słupek, wbijamy, robimy drugi słupek. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. 1, 2. Nawijamy. Omijamy dwa oczka, jedno i drugie, i w trzecie oczko wkuwamy. Robimy oczywiście słupek. Zwracam uwagę na to, aby słupek był, to oczko pierwsze było wyciągane do wysokości słupka. Przeciągamy raz, przeciągamy drugi raz. Tutaj będzie jeden słupek. Robimy ponownie dwa oczka łańcuszka, nawijamy, omijamy dwa oczka, w trzecie wkuwamy. I robimy oczywiście pod dwie nitki. To jest też w kursie podstawowym. Wyciągamy do wysokości słupka i przeciągamy raz i dwa. Nawijamy, robimy drugi słupek w tym samym oczku. Oczywiście nie robimy takiego krótkiego słupka, tylko wyciągamy do wysokości słupka, przeciągamy. Mamy dwa słupki. Tu dwa słupki, tu jeden, tu dwa. Znowu robimy dwa oczka łańcuszka, mijamy dwa oczka, wbijamy w trzecie, przeciągamy, wyciągamy do wysokości słupka i przeciągamy. Tutaj znowu będzie jeden słupek, czyli robimy naprzemiennie. 1, 2 oczka łańcuszka, nawijamy, omijamy jedno, drugie oczko, w trzecie wkuwamy. Pod dwie nitki, proszę zwrócić uwagę, pod dwie nitki. Wyciągamy do wysokości słupka, przeciągamy, jest jeden słupek. Nawijamy i ponownie robimy drugi słupek w tym samym miejscu. Wyciągamy do wysokości łańcuszka i dlaczego robimy dwa oczka łańcuszka tutaj? I tak samo dwa oczka łańcuszka omijamy tutaj, bo musi być równowaga. Musi być ta kratka równa. Nie może być u góry jedno oczko łańcuszka. Thank you.
naprzemiennie. Dwa oczka, jedno, dwa, jedno, dwa, jedno, dwa, jedno. Może zrobimy jeszcze jedno. Oczywiście ten wzór możemy robić zupełnie prosto, ale możemy też robić w kółko. Jeżeli ktoś chce zrobić na przykład czapkę, to możemy będziemy robić w kółeczko. Jedno, dwa, bo nie wiem, czy w internecie też było pokazane, w jaki sposób można zrobić czapkę. Możemy te dwa tutaj sobie zostawić i na przykład połączyć. Tu zrobimy jeszcze dwa i połączymy teraz. Wkładamy oczywiście pod dwie niteczki. Jedna pod dwie. No właśnie, jak krzydełko jest dosyć grube, to trudno jest tutaj trafić pod te dwie niteczki. Zawsze mówię, pod dwie niteczki jest lepiej, dlatego że to oczko później nie jest tak naciągnięte. Później oczywiście tutaj połączymy sobie te na dole ten łańcuszek z tym pierwszym rzędem. I w tej chwili będziemy robić, już zaczniemy robić wzór. Czyli mamy w kółeczko, prawda? To później połączymy. Proszę zobaczyć. I robimy w ten sposób. Znowu łańcuszek z trzech oczek, nawijamy i proszę zwrócić uwagę na to. Bierzemy pod ten pierwszy słupek, czyli nawijamy i pod słupek przeciągamy. W tej chwili muszę przytrzymać, bo będzie się przekręci praca. I wyciągamy do wysokości słupka i robimy słupek. Tak to wygląda. Widzicie Państwo? To jest z początku, z pozoru wydaje się dosyć trudne. I robimy 5 takich słupków, przewlekając poprzez ten jeden słupek. Czyli mamy już 2. Teraz mamy 3. 4. I mamy 5. Pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Widzicie Państwo? Czyli zawsze będziemy robić tą łuskę obok tych dwóch słupków. Zrobiliśmy 5 w tym słupku. Teraz będziemy robić wokół tego drugiego słupka tutaj. Ale pomiędzy tymi słupkami zrobimy jedno oczko w powietrzu. Przewrócimy robótkę w tą stronę. Bierzemy słupek w ten sposób. Nawijamy i znowu robimy 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. Zrobiliśmy 5. Pokażę, jak ta łuska krokodyla wygląda. Zobaczcie Państwo, jak to pięknie wygląda. To jest ta łuseczka, która będzie robiona, widzicie Państwo, słupki wychodzą po lewej stronie. Oczywiście, gdybyśmy brali ten słupek z tych dwóch od innej strony, to wtedy te słupki byłyby na prawą stronę. Ale chodzi o to, że te słupki się bardzo ładnie układają, jeżeli one są na stronie lewej. Dobrze, robimy teraz następną łuskę. Zobaczcie Państwo. I teraz tak, omijamy ten jeden słupek, omijamy. Nawijamy i znowu popod, zobaczcie Państwo, popod ten pierwszy słupek. Robimy 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. Znowu robimy oczko w powietrzu. Zobaczcie Państwo. Wyrównujemy robótkę. I to już mamy pół łuski, połowę łuski. Oczko zrobiliśmy w powietrzu. Teraz bierzemy znowu ten drugi słupek. Przytrzymujemy.
żeby nam łatwiej było wejść popod niego, nawijamy oczko i wkuwamy popod. Jeden, dwa, trzy, nawijamy cztery, nawijamy pięć. Oczywiście ja nie uczę i nie pokazuję w tej chwili, jak się robi słupki i półsłupki, bo mam nadzieję, że będą to robiły osoby, które już znają szydełkowanie. Oczywiście słupek omijamy i wchodzimy znowu w te dwa słupki. Nawijamy, bierzemy popod słupek, przeciągamy do wysokości słupka i jeden słupek. Następny drugi. Następny trzeci. Czwarty. I piąty. Mamy pięć słupków. Robimy oczko w powietrzu pomiędzy tymi pięcioma słupkami, bo to jest połowa łuski. Czyli mamy w ten sposób. Proszę bardzo, tak to wygląda. Nabieramy. I popod drugi słupek robimy następne pięć. Proszę bardzo. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Mamy kolejne pięć słupków i kolejna łuska. Proszę zobaczyć, już są trzy. Bardzo pięknie układające się łuseczki. Robimy następną łuskę. Znowu omijając ten jeden słupek, omijamy go, wchodzimy w te dwa. Zobaczcie Państwo, żeby było łatwiej wejść w ten słupek, to ja przytrzymuję sobie ten jeden, prawda? I wchodzę popod ten pierwszy. Zobaczcie. Oczywiście robótka nam się wywraca w drugą stronę, dlatego ktoś, kto ogląda taką pracę, nie wie generalnie, z której strony jest ten wzór robiony. I robimy tak. Jeden słupek, drugi słupek, wyciągamy go do wysokości oczywiście słupka, żeby on był ładny. Drugi, trzeci słupek. Oj, coś nam się tutaj zahaczyło. Trzeci słupek, czwarty słupek, tylko że mnie jest łatwiej, o, bo tak chciałam pokazać, jak to się robi, ale mnie jest wygodniej, jak trzymam w ten sposób słupek. Już mamy trzy, prawda? O, wtedy jest wygodniej robić. Trzeci był, prawda? Teraz jest czwarty i teraz jest piąty. Oczywiście robimy pomiędzy robimy oczko i bierzemy znowu popod ten słupek. Nawijamy i proszę bardzo, jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty i piąty. Proszę bardzo. Jest następna łuska. Proszę. Pamiętamy, tutaj ten słupeczek jeden został. Widzicie Państwo, jak będziemy robić następny rząd, będziemy wkuwać w ten słupek właśnie. I proszę. Nawijamy i popod następne dwa słupki. Tak jak już tłumaczyłam. Tu. Możemy w ten sposób robić, ale mnie jest wygodniej przytrzymać ten słupek w ten sposób i popod słupek. Jeden, dwa, trzy,
4 i 5. Słupeczek jeden w powietrzu i pod następny słupek znowu 5. 1, 2, 3. Pamiętamy o wyciąganiu słupka. 4 i 5. I została nam jeszcze jedna. Zobaczcie, mijamy następny słupek i wchodzimy teraz popod z tych dwóch, popod jeden. Nawinięcie już było. Proszę bardzo. 1, 2, 2, 3, 4 i kolejny słupek 5. Teraz robimy oczko pomiędzy. Będzie następnych 5 słupków. 1, 2, 3, 4 i kolejne 5, czyli piąty słupek. Ponieważ doszliśmy już tutaj do początku pierwszego rzędu, widzicie Państwo, da? Więc musimy tutaj zahaczyć o ten pierwszy słupeczek z pierwszej łuski. Widzicie Państwo? Ostatnia łuska, pierwsza łuska. Zaczepiamy tutaj o koniec pierwszego słupka. Przeciągamy. Wygląda to w ten sposób. Zobaczcie Państwo. I w ten sposób można robić czapkę na okrągło. Prawda? Teraz będzie drugi rząd. Bierzemy oczko. Szukamy teraz tego słupka, który jest pod spodem, czyli tego pierwszego słupeczka. Widzicie Państwo, ten pierwszy słupek jest tutaj i my musimy zahaczyć o ten pierwszy słupek, wbić po prostu szydełko, przeciągnąć przez ten słupek. Zahaczyliśmy o spód, spodnią część wzoru, czyli tam, gdzie były te pojedyncze słupki. I zaczynamy. 1, 2, 3. Będziemy teraz robić na przemian. Naprzemienne łuski. Czyli tu, gdzie była łuska, to będzie jedno oczko. A dwa słupki będą pomiędzy dwoma łuskami. Zobaczcie Państwo. I znowu zaczynamy od dwóch słupków, czyli w następnym rzędzie będzie tutaj, tutaj będzie, o proszę bardzo, tu są dwa słupki, są dwa pomiędzy dwoma łuskami. Dwa oczka, nawijamy i teraz robimy tutaj, przepraszam, tu do środka, jeden słupek, do środka łuski. Znowu dwa oczka, nawijamy. I robimy w ten słupek, który omijaliśmy w pierwszym rzędzie, wbijamy pod dwie nitki słupek. Jeden i drugi, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, łuski będą pomiędzy, czyli w następnym rzędzie tu będzie łuska, prawda? Wokół tych dwóch oczek. Znowu robimy dwa oczka. Nawijamy i w łuseczkę pod dwie nitki, tak jak tłumaczyłam, wyciągając słupek do góry i jeden słupek. Jeden, dwa oczka i szukamy. Zobaczcie Państwo, że my nie wbijamy tu w to, w
w te łuski tu, tylko wbijamy w ten słupek, który nam został z poprzedniego rzędu. Nawijamy i wyciągamy słupek. Jest jeden, ale musimy zrobić jeszcze drugi, prawda? Bo mamy naprzemiennie. Jeden i drugi. Znowu jeden, dwa. I wbijamy łuskę w środek łuski. Zrobimy jeden słupek. Dwa oczka. Nawijamy. I pomiędzy łuskę. Proszę bardzo. I dwa słupeczki pomiędzy łuskę. Widzicie Państwo? Wychodzi w ten sposób. Dobrze, to teraz już zrobimy szybciej. Dwa oczka. Dwa oczka pomiędzy. Pomiędzy. Dwa oczka w łuskę. Dwa oczka pomiędzy. Pomiędzy. Teraz wbijamy w środek łuski. Słupek w środek łuski. Wbiliśmy już w środek łuski. To teraz będziemy... Musimy teraz wbić w pierwsze oczko z pierwszego słupka. Przeciągnąć i przeciągnąć. Teraz będziemy robić następną kolejną łuskę pomiędzy tymi dwoma łuskami. Czyli tu mamy dwa słupki i pomiędzy tymi dwoma słupkami będziemy robić łuskę. 1, 2, 3 oczka słupka pierwszego. Wbijamy popod pierwszy słupek. I widzicie Państwo, tutaj mamy już dwa słupki, a mamy zrobić 5. 2, 3, 4, 5. Zrobiliśmy 5 słupków, robimy jedno oczko łańcuszka i robimy teraz wokół drugiego słupka. 1, 2, 3, 4 i 5. Wyszła nam kolejna łuska, widzicie Państwo, pomiędzy. Wyszła kolejna łuska pomiędzy. Następną zrobimy jeszcze jedną. Mijamy oczywiście ten słupek, tak jak mówiłam w pierwszym rzędzie. I znowu popod te dwa słupki robimy słupki, czyli popod pierwszy słupek. Jeden. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Jedno oczko pomiędzy i znowu pod drugi słupek. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Zobaczcie Państwo. I mamy kolejny rząd i kolejne łuski, które wyglądają bardzo ładnie, bo one są troszkę w powietrzu, ponieważ są lewe oczka, więc się pięknie wyginają i pięknie to wygląda. Życzę miłego szydełkowania.